Dzień dobry, witam Państwa na obradach 12 sesji Rady Miejskiej. Dzisiaj mamy 10 lipca 2019 roku. Witam serdecznie Państwa radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam Pana Burmistrza Pawła Kanclerza, witam Panią Burmistrz Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak, witam Pana Burmistrza Dariusza Skarżyńskiego, witam Panią Skarbnik Małgorzatę Piotrowską, witam Panią Sekretarz Jolantę Niegrzybowską, witam Pana Mecenasa Mariana Sadurskiego. Witam serdecznie przewodniczących osiedli i sołtysów, którzy przybyli na dzisiejsze obrady. Witam serdecznie naczelników, dyrektorów wydziałów, inaczej, naczelników wydziałów i dyrektorów placówek podległych, którzy przybyli na dzisiejsze obrady. Witam serdecznie pozostałych państwa, których nie wymieniłem, naszych dzisiejszych gości i witam serdecznie internautów, którzy nas oglądają albo będą oglądali później, odtwarzali nagranie. Zacznę jak zwykle od miłej i sympatycznej rzeczy. Informuję Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem RODO dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz jest transmitowana w internecie. Pełna klauzula informacyjna wywieszona jest na drzwiach wejściowych. Są wśród nas solenizanci i chciałbym serdecznie na środek zaprosić Pana Burmistrza, Pawła Kanclerza, Pana Piotra Dudkiewicza, Pana Ireneusza Wrzodaka, Pana Jana Mikołajczyka i Pana Kamila Bednarskiego. Szanowni Panowie, bo mamy samych Panów, przyjmijcie serdeczne życzenia imieninowe. Dobrze. Bardzo proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności. Proszę wcisnąć przycisk kworum. Dobrze, zamykamy listę. Udało się. Na sali obecnych jest 20 radnych. Nieobecna radna Anna Bartoszewicz. Usprawiedliwiona, znam przyczyny nieobecności. Obrady są prawomocne. Możemy rozpoczynać. Dostali Państwo porządek obrad w ustawowym terminie. I w tym miejscu pytam, czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Pan Burmistrz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wnoszę o zmianę w porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Ożarów Mazowieckich rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji, Pani Krystyna Tenderenda. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku numer 154 w sprawie rozpatrzenia skargi pana skarżącego na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Dobrze, dziękuję.
Czy ktoś z Państwa jeszcze wnosi jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Dobrze. Padły dwa wnioski. Pierwszy wniosek burmistrza o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji. Jest to druk numer 155 i wniosek Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Jest to druk numer 154. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku o wprowadzenie projektu uchwały na druku 155, wniosek burmistrza? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska 20 głosami, czyli jednogłośnie, przyjęła wniosek burmistrza o wprowadzenie. Zarządzam głosowanie nad drugim wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie 20 głosami przyjęła ten wniosek. Proponuję, żeby projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji na druku 155 był rozpatrywany jako pierwszy. Natomiast projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego był rozpatrywany jako ostatni w stosunku do pierwotnego zaproponowanego porządku obrad. Czy muszę odczytywać? Zrozumieliście Państwo, tak? Dobrze, okej. Okay. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem nowego porządku obrad? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk i zasygnalizować ręką. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. Wobec tego rozpoczynamy procedowanie. Druk numer 155, projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Ożarów Mazowieckiej rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji. Projekt uchwały był złożony dwa dni temu i rozpatrywała Komisja Budżetowa. Wobec tego poproszę o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 155 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Z wielką przyjemnością zgłosiłem dzisiaj zmianę porządku obrad, ponieważ projekt tej uchwały, którą macie Państwo przed sobą, wieńczy wielomiesięczny wysiłek i starania gminy Ożarów Mazowiecki o to, żebyśmy mogli po raz kolejny, podkreślam, po raz kolejny gościć naszych rodaków z dalekiego Kazachstanu. To jest też jakby w pewnym sensie skonsumowanie uchwały, którą podejmowaliśmy na jednej z ostatnich sesji dotyczącej budynku czynszowego. Tam jeden z punktów w sposób oczywisty wskazywał na to, że jeden z lokali jest przeznaczony właśnie dla rodziny polskiej z Kazachstanu. Chciałem podziękować, korzystając z okazji zarówno Komisji Społeczno-Technicznej, ale też wszystkim, którzy w ostatnim czasie bardzo intensywnie pracowali nad całym wydarzeniem. Muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach
Pani sekretarz niepodległej służby pozostawała w ciągłym kontakcie zarówno z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak i z wojewodą mazowieckim, ustalały ostatnie szczegóły. Podkreślam ostatnie szczegóły. Jeśli Państwo zechcą podjąć uchwałę w tym kształcie, już niebawem ożarowska społeczność poszerzy się o czwórkę naszych rodaków z Kazachstanu. Zawsze podkreślam, że to akurat są ci ludzie, którym naprawdę to się należy. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Grzegorz Karol. Tylko w kwestii formalnej. Załącznik, który jest dostępny dla nas w e-sesji, nie jest tym, który był przesłany ostatnio jako poprawiony. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale prosiłbym o wyjaśnienie. Z tego, co wiem, to ostateczna wersja tego projektu uchwały była procedowana podczas Komisji Budżetowej. Najprawdopodobniej tam jeszcze nie zmieniony jest. Niepoprawiony, tak. Natomiast Komisja Budżetowa pracowała już nad ostateczną wersją i tą ostateczną wersję dzisiaj będziemy głosować. Poza tym drogą mailową też był ostatnia wersja wysłana Państwu. Także tyle wyjaśnień. Dobrze, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Ożarów Mazowieckiej rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie. Nie wniosek, przepraszam, uchwałę jednogłośnie. Uchwałę zapisujemy pod numerem 12/136/19. Teraz procedujemy projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Ożarów Mazowieckich za rok 2018. Jest to druk numer 138. Proszę Komisję Obywatelską o opinię. Komisja Obywatelska projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 138 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza również ten projekt po omówieniu przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Społeczno-Techniczna. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Ja również dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Ożarów Mazowieckich za rok 2018? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 12/137/19. Teraz przystępujemy do procedowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica. Jest to druk numer 142. Bardzo proszę komisję właściwą, czyli gospodarczą, o opinię. Komisja Gospodarcza po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i sytuowaniu tej drogi na mapie gminy Ożarów Mazowieckich proponuję nadanie nazwy ulica Poprzeczna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską. Komisja Obywatelska zapoznała się z projektem na druku 142 i stanowisko zajmie na sesji. Dobrze. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa zapoznała się również z projektem uchwały i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. I Komisja Społeczno-Techniczna.
Komisja Społeczno-Techniczna również zapoznała się z projektem uchwały i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Ja się bardzo cieszę, że mamy tym razem zgodność w nazewnictwie, w naszych stanowiskach może, tak? Bo co do zgodności to się okaże za chwilę, tak? Przy głosowaniu, ale bardzo się cieszę, że komisja właściwa do nazw zajęła stanowisko, pozostali zajmą za chwileczkę. No dobra, nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosu. Nie. Bo najpierw nazwę. Nazwę, tak. Komisja Gospodarcza zgłosiła propozycję nazwy ulicy Poprzecznej. No i teraz przystępujemy do głosowania w takim razie. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku Komisji Gospodarczej? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i podnieść rękę. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie poparła wniosek Komisji Gospodarczej. Ulica Poprzeczna. Przystępujemy do głosowania całości uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 12/138/19. Siódmy punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica, druk numer 143. Proszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja Gospodarcza w przypadku projektu uchwały na druku numer 143 proponuje nadanie nazwy drodze ulica Strumykowa. Dziękuję. Strumykowa. Ulica Strum od Strumyka. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską. Komisja Obywatelska zapoznała się z projektem uchwały na druku 143 i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Komisja Budżetowa, poproszę. Komisja Budżetowa, podobnie jak w poprzednim przypadku dotyczącym projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze, zapoznała się z projektem i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. I Komisja Społeczno-Techniczna? Komisja Społeczno-Techniczna zapoznała się z projektem uchwały, stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Nikt nie chce zabrać głosu w dyskusji. Zamykam dyskusję. Padł wniosek Komisji Gospodarczej, aby ta ulica nazywała się Strumykowa. Poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarczej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ten wniosek. Głosujemy teraz uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica, druk numer 143, żeby nie było wątpliwości. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Wciskamy przycisk i sygnalizujemy ręką. Zamykam głosowanie. Rada Miejska przyjęła uchwałę 20 głosami. Zapisujemy ją pod numerem 12/139/19. Rada się ucieszyła. Dobrze, przechodzimy do punktu 8. Jest to projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach. Jest to druk numer 144 i tradycyjnie poproszę przewodniczącego Komisji Gospodarczej o opinię. Przy opiniowaniu projektu uchwały na druku numer 144 komisja wzięła pod uwagę wniosek mieszkańców o nadanie nazwy, bo w poprzednich dwóch przypadkach była to droga gminna, tutaj jest droga prywatna. I tutaj przychyliliśmy się w zasadzie do wniosku mieszkańców z tym, że zmieniliśmy nazwę na formę przymiotnikową, bo była propozycja ulica Krokusów, a my zaproponowaliśmy ulica Krokusowa, bo większość takich ulic mamy w tej formie na terenie gminy. Dziękuję. Okej.
Nie, wielu krokusów, tak? Krokusów tak. Była krokusowa. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską. Komisja Obywatelska zapoznała się z projektem uchwały na druku 144 i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Poproszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa zapoznała się z projektem uchwały i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. I Komisja Społeczno-Techniczna. Komisja Społeczno-Techniczna zapoznała się z projektem uchwały i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania wniosku, który padł ze strony Komisji Gospodarczej, aby ta ulica nazywała się Krokusowa. Bardzo proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Tak się stania, czy mamy Krokusa, Krokusowa, czy Krokusów. Teraz coś tam. Pan przewodniczący ma wątpliwości. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosujemy teraz całość uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Ale nam sprawnie idzie. Dobrze, Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwałę zapisujemy pod numerem 12/140/19. Teraz będziemy procedować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej. Jest to druk numer 151 i z tego miejsca proszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 151 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku 151 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Obywatelska. Projekt uchwały na druku 151 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 12/141/19. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu 10 dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który będzie obowiązywał na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Jest to druk numer 146. Proszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja Gospodarcza projekt uchwały na druku numer 146 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Społeczno-Techniczna. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 146 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa również przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Obywatelska. I Komisja Obywatelska. Projekt uchwały na druku 146 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nikt nie chce podyskutować. Nie mam zgłoszeń. Zamykam wobec tego dyskusję. Przystępujemy do głosowania.
Głosujemy projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który będzie obowiązywał na terenie gminy Ożarów Mazowieckich. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Jacek postanowił nie brać udziału w głosowaniu. Pochwaliłem. Dobrze. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 12/142/19. Przechodzimy płynnie w ten sposób do punktu 11 dzisiejszego porządku obrad. Jest to druk numer 147. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia. Bardzo proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 147 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza również ten projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 147 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I proszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa również zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i zachęca mieszkańców gminy do udziału w programie i zaszczepienia się przeciw grypie. Mieszkańców powyżej 50 roku życia, tak? Tak. Czyli 50+. 50+. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowieckich powyżej 50 roku życia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć przycisk i podnieść rękę. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 12/143/19 i zachęcamy mieszkańców do korzystania. Teraz mamy punkt 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę numer 62/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz, Jawczyce, Mory, część pierwsza. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 152 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza również ten projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa również projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Na druku numer 152. 152, tak. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Obywatelska. Projekt uchwały na druku 152 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę numer 62/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz, Jawczyce, Mory, część pierwsza. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką.
Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 12/144/19. W ten sposób dobrnęliśmy do punktu 13. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Jest to druk numer 153. Proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Komisja proponuje następujące kandydatury. Sekretarz gminy pani Jolanta Niegrzybowska, pani Beata Migda z Biura Rady Miejskiej, radna Dorota Jaworska, radna Nina Jędrzejczak, radny Zbigniew Szelendał. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza jako trzecia opiniowała ten projekt uchwały. Miała już wiedzę, jakie wnioski padły ze strony Komisji Obywatelskiej i Społeczno-Technicznej i Komisja Gospodarcza przychyla się do propozycji składu, który przed chwilą odczytała pani Dorota Jaworska. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa, podobnie jak Komisja Gospodarcza, opiniowała w zasadzie na samym końcu przedmiotowy projekt uchwały i przychyla się do propozycji kandydatów zaproponowanych przez Komisję Obywatelską i Komisję Społeczno-Techniczną. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. I wywołana Komisja Społeczno-Techniczna. Komisja Społeczno-Techniczna proponuje następujące kandydatury do zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Sekretarz gminy pani Jolanta Niegrzybowska, pani Beata Migda z Biura Rady Miejskiej, radna Dorota Jaworska, radna Nina Jędrzejczak, radny Zbigniew Szelendał. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Do końca czerwca był czas na zgłaszanie kandydatów na ławników. Mija kadencja, doskonale państwo wiecie, ławników. Prezes sądu zwrócił się do nas z prośbą o wybranie przedstawicieli. Musimy powołać komisję i w październiku chyba będą, tak, wybory, jeżeli ja dobrze pamiętam. Ale zespół już musi się zebrać, rozpocząć pracę, bo jest troszeczkę do zrobienia proceduralnie. Dwie komisje były zgodne co do składu osobowego. Dwie pozostałe poparły tak jakby te propozycje. W związku z tym pytanie moje jest do szanownej Rady. Czy możemy potraktować te pięć nazwisk łącznie w jednym głosowaniu, czy muszę rozbić na pięć głosowań? Czy ktoś jest przeciwny połączeniu? Dobrze, dziękuję. Radny Kamil Bednarski, proszę. Panie Przewodniczący, chciałem się zapytać, czy kandydaci się zgadzają? Zaraz do tego dojdę. Najpierw procedury. Zaraz do tego dojdę, ale dziękuję za celną uwagę. Dobrze. Ja dziękuję szanownej Radzie za jedno głosowanie, które za chwileczkę się odbędzie, ale oczywiście formalności musi stać się zadość. Czy pani Jolanta Niegrzybowska wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. A jeszcze raz. Wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Czy pani Beata Migda wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pani Dorota Jaworska wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pani radna Nina Jędrzejczak wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. I czy pan radny Zbigniew Szelembał wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze. Formalności mamy dopełnione. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest jawne. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie pani Jolanta Niegrzybowska, pani Beata Migda, pani Dorota Jaworska,
pani Nina Jędrzejczak, pan Zbigniew Szelembał. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie powołała zespół. Przegłosujmy teraz uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Gratuluję zespołowi i do pracy, bo pracy jest trochę. Pierwsze spotkanie zespołu zwołuje przewodniczący Rady, czyli ja. I zwołam i dalej już się będzie zespół konstytuował. Dobra. Teraz mamy 14 nowy punkt. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Jest to druk numer 154. I wiem, że opiniowała tylko Komisja Budżetowa, bo pracowała jako ostatnia. Projekt się pojawił w ostatniej chwili. Bardzo proszę o opinię, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 154 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję i tutaj w dyskusji poproszę panią przewodniczącą Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji o odczytanie stanowiska komisji w tej sprawie. Przypominam o ochronie danych osobowych. Tak jest. W dniu 22 maja 2019 roku do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim wpłynęła skarga skarżącego na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pana Pawła Kanclerza. Skarżący zarzucił burmistrzowi obrazę artykułu 1 ustęp 2 punkt 11 punkt 12 oraz artykuł 6 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w trakcie procedury planistycznej zakończonej uchwałą nr 62 łamane przez 638 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz Jawczyce Mory. Przewodniczący Rady Miejskiej skierował przedmiotową skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja w dniu 30 maja 2019 roku zapoznała się z treścią skargi. Pismem z dnia 30 maja 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na następne posiedzenie zaprosiła burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, pana Pawła Kanclerza oraz naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, pana Jakuba Ciećwierza. Ponadto pismem z dnia 12 czerwca 2019 roku zaproszono na posiedzenie pana skarżącego. Skarżący pismem z dnia 13 czerwca 2019 roku poinformował komisję, iż nie będzie uczestniczył w posiedzeniu, które miało miejsce w dniu 19 czerwca 2019 roku. Jednocześnie skarżący przedłożył kolejne pisma, z którymi komisja zapoznała się podczas posiedzenia w dniu 19 czerwca 2019 roku. Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego pan Jakub Ciećwierz przedstawił komisji szerokie wyjaśnienia oraz odpowiedział na wszystkie pytania. Komisja otrzymała do wglądu pismo burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, pana Pawła Kanclerza, skierowane do wojewody mazowieckiego, którym przekazał dokumentację planistyczną do uchwały nr 62 łamane przez 638 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz Jawczyce Mory.
przekazując wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną do oceny ich zgodności z przepisami prawa, burmistrz wypełnił zapis artykułu 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie artykułu 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organ nadzoru w przypadku stwierdzenia sprzeczności uchwały z prawem orzeka o jej nieważności w całości lub części w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W tym momencie należy podkreślić, że wojewoda mazowiecki nie wydał żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego wskazującego ewentualne nieprawidłowości zarówno co do treści uchwały, jak również przeprowadzonej procedury planistycznej. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas głosowania jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy o uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Żarła Mazowieckiego, druk numer 154. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć przycisk i zasygnalizować ręką. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę 19 głosami za i jeden głos wstrzymujący się. Zapisujemy uchwałę pod numerem 12/146/19. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiam obrady po przerwie. Interpelacje i zapytania radnych. Na poprzedniej sesji złożył interpelację radny Adrian Antosiewicz. Odpowiedź została udzielona. Jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie gminy. I to jest na tą chwilę moja wiedza co do interpelacji i zapytań radnych, ale to jest ten czas. Widzę, że ten punkt został wyczerpany. Przechodzę płynnie do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Radnych ja widzę zgłoszenia, tylko muszę zapisać sobie państwa z publiczności. Nie pamiętam nazwiska. Dobrze, pani Barbara Majewska z publiczności. I więcej zgłoszeń nie widzę. Czy mamy panią Barbarę? Pani Bato. Bardzo proszę, zapraszam do mównicy. Barbara Majewska, sołtys Michałówka. Panie burmistrzu, chciałam bardzo podziękować za przełożenie kawałek chodnika i proszę jeszcze kawałek, 100 metrów, bo są takie dziury, a obiecał mnie pan burmistrz, bo ja rozmawiałam z panem. Miesiąc temu pan burmistrz, panie burmistrzu, niech ja powiem. Zapomniał pan? Obiecał pan miesiąc temu. Rozmawiałyśmy na ten temat. I pan powiedział, że zrobimy, bo czekając do następnego roku, to może coś się stać. I to ktoś wyłączył panią. Ten chodnik przekładamy już trzeci rok, a jeszcze będziemy przekładać jeszcze pewnie następne 3 lata. No i bardzo bym prosiła, bo ja zrobiłam zdjęcia i pokazywałam panu te zdjęcia. I jeszcze mam, i bardzo prosiłabym, żeby albo naprawić, albo przełożyć, nie wiem, jeszcze w tym roku. I drugie moje pytanie. Chciałam się zapytać o zatoczkach autobusowych. Obiecane było w tamtym roku, że będą. Kiedyś będą, a to już długo czekam. W tamtą kadencję całą było obiecane, czyli 4 lata. Jeszcze chciałam się zapytać, ile będę czekać, czy będą w ogóle zrobione. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Odpowiedź Dariusz Skarżyński. Panie burmistrzu, bardzo proszę. No tak, tak na spokojnie, no albo się dziękuję, albo się prosi. To, co obiecałem, to zostało wykonane. Jeżeli będą środki na więcej, to wykonamy więcej. Na dzień dzisiejszy tyle, ile było możliwe do wykonania, zostało to wykonane. Zostało naprawione. Tyle tylko im wyłącznie mogę powiedzieć. No tak, tylko ja naprawdę nie jestem w stanie ze swoich środków budżetowych, domowych wyłożyć na zapłacenie tego. Ja powiedziałem, że jeżeli będą środki i zostaną środki na remontach, dalej będziemy kontynuować tę pracę. I proszę to przyjąć. Dobrze, w sprawie zatoczek autobusowych pan burmistrz Kanclerz. Znaczy, może jeszcze tak odniosę się do tego chodnika. No, szanowni państwo, no, dajcie trochę odetchnąć. Jesteśmy bodajże 10 lipca dzisiaj, jeśli nie pamięć się myli, więc dopiero co przekroczyliśmy półmetek roku.
Obyśmy mieli tylko takie problemy za rok w kontekście zmian budżetu państwa i naszych możliwości. To tylko tak zupełnie na marginesie. A z zatoczkami borykamy się rzeczywiście nie rok, nie dwa, nie trzy. Przeznaczamy pieniądze, ogłaszamy postępowania przetargowe. Pani Sołtys, żeby jakby ten temat raz z gruntu podsumować. Póki jestem burmistrzem, za dane zadanie nie zapłacimy więcej niż ono jest warte, a na pewno nie zapłacimy dwa czy trzy razy więcej. Ja zdaję sobie sprawę z potrzeby, ale różne rzeczy się na świecie dzieją. Nie chcę być oskarżony później przez tę czy inną służbę lub kogokolwiek innego o niegospodarność lub wydawanie pieniędzy ponad miarę. O zatoczkach oczywiście pamiętamy, jak zresztą widać w postępowaniach przetargowych. Wszyscy doskonale wiedzą, bo ten temat powraca z dużą regularnością, że poruszamy się nie tylko we swojej własności, jesteśmy trochę uwiązani i dokumentacją, i współpracą, zresztą wcale nie najgorszą, z generalną dyrekcją. Więc jeśli przyjdzie właściwy czas na te zatoki, w wielu aspektach one oczywiście powstaną, bo ja wolałbym mieć ten temat już naprawdę po prostu zakończony. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Adrian Antosiewicz. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę, ponieważ w ubiegłym tygodniu, jak dobrze pamiętam, rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej numer 700 i tak jakoś wykonawca troszeczkę dziwnie podszedł do sprawy, ponieważ na terenie jakby zamieszkałym Wolica, Józefów, Płochocin nie ma ani jednego znaku odnośnie przeprowadzanych remontów, ani znaku, że jest informacji, że jest asfalt zerwany. Jakby by mógł prosić o to, aby jakoś skontaktować się z MZDW, po prostu, aby takie znaki zostały umieszczone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Krystyna Tenderenda. Panie burmistrzu, chciałam zgłosić taki problem, ponieważ mieszkańcy Pochocina Północnego zgłaszają mi, ażeby na ulicy Wojewódzkiej, Warszawskiej, teraz oczywiście jest remont tej ulicy, ale w przyszłości w porozumieniu oczywiście z województwem umieścić znaki ograniczające prędkość, ponieważ rzeczywiście od przejazdu do nawet do Poznańskiej jeżdżą piraci, nie zważają w ogóle na nic, że jedzie dziecko rowerem, że matka idzie z wózkiem, z dzieckiem. Po prostu, tam jest, mimo tego, że jest teren zabudowany, ale chyba jest taka możliwość, żeby tam umieścić znaki ograniczające prędkość. I jeszcze jedna sprawa. Sprawa studzienki, która jest usytuowana w drodze wojewódzkiej przed skrętem do ośrodka zdrowia. Teraz po tych ostatnich zlewnych deszczach u nas w bramie było tyle wody, że nie sposób było ją otworzyć. Pani rejestratorka otwierała ją w gumowcach, dobrze, że były. Ostatnio panowie z województwa, jak remontowali tą studzienkę, która była zapadnięta, nie wiem, co oni zrobili w tej studzience. Ona jest przepełniona wodą, czy ona jest przytkana, że w ogóle nie odbiera deszczówki. I ta woda tą ulicą wojewódzką, tak, Lipową, spływa do nas dosłownie pod bramę. Bardzo bym prosiła, bo jeżeli ja zadzwonię, województwo nie reaguje. Ale jeżeli pan burmistrz to zrobi, na pewno zrobią to w szybkim tempie. Jeszcze jedna sprawa. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, chciałam zgłosić taki wniosek, aby nasz samorząd przyjął w przyszłości uchwałę zmieniającą zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i żłobków. Chodzi tutaj właśnie o szczepienia obowiązkowe dzieci. Bardzo dużo samorządów w Polsce już podjęły takie uchwały. Dlaczego zgłaszam taki problem? Ponieważ coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci, już nawet w szpitalu, podczas pobytu, podczas urodzenia dziecka, tak? Później są niesamowite problemy, bo te dzieci idą do przedszkola, idą do żłobka, do punktów przedszkolnych bez szczepień. Po prostu są zagrożeniem. A też rodzice bazują na tym, że dziecko, które jest nieszczepione, tak, oni się cieszą tym, że nie choruje, bo po prostu zdobywają odporność od tych dzieci, które są szczepione.
I jeszcze jedna taka krótka sprawa, to chciałam powiedzieć na temat dworca, remontu dworca w Pochocinie. Dworzec w Pochocinie pójdzie do remontu z zachowaniem historycznych cech. Roboty oczywiście planowane są na lata 2020-2021. W maju oczywiście PKP SA podpisały już umowy na wykonanie projektu przebudowy i modernizacji 10 dworców kolejowych i jednym z tych dworców jest właśnie dworzec w Pochocinie przy linii numer 3 Warszawa Zachód Kunowice. Dokumentacja za 420 tysięcy przygotowuje firma tam Meritum Projekt. I dworzec w Pochocinie został wybudowany w 1953 roku i obiekt ten nie jest objęty ochroną konserwatorską, jednakże na wiek tego obiektu, jego walory historyczne, nie jest wykluczone, że może zostać wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków. I dlatego te wszelkie prace, które będą prowadzone z poszanowaniem wyglądu dworca, będą zachowane. Założeniem tego projektu jest pozostawienie istniejącego charakteru obiektu i detali architektonicznych w stanie pierwotnym, że prace będą miały charakter kompleksowy, że przebudową objęta zostanie cała substancja nieruchomości wraz z sieciami i instalacjami. Budynek zostanie poddany gruntownemu remontowi z wymianą na nowe instalacje elektryczne, sanitarne i teletechniczne. Wyremontowane zostaną także elewacja i dach. Będzie posiadał pomieszczenia kas biletowych, poczekalni i toalet i zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Że planowany jest w ogóle parking dla około 40 samochodów, a okoliczny teren ma być przekształcony w mini park. Wybudowana zostanie również wiata rowerowa, a dawny szalec zostanie zagospodarowany jako wiata śmietnikowa i pomieszczenie gospodarcze. Przebudowa dworca będzie prowadzona przy zachowaniu obsługi podróżnych, którzy będą korzystać z tymczasowego obiektu. Dworzec również będzie posiadał podłączenie do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Tak mówi rzecznik PKP. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Nie wiem, czy wszystko zapamiętałem. Oczywiście kwestia znaków. Nie jest to dla nas problemem wystosowanie stosownych pism do MZDW. Nie jest też problemem osobiste skontaktowanie się. Oczywiście za skuteczność nie ręczymy. Aczkolwiek rzeczywiście ten bezpośredni kontakt ma swój urok i swoje znaczenie. Ja tak trochę się pod nosem tutaj uśmiechnąłem, kiedy pani radna mówiła o tej studzience, która zalewa wejście do ośrodka. I tak sobie pomyślałem, bo od dłuższego czasu toczy się taka mała wojna domowa w Józefowie okolicach. No to na czas tego zalania to najlepiej otworzyć tę furtkę, która jest zamknięta i wtedy łatwo będzie wejść. To oczywiście żart. Do tego wrócimy. Trochę ubiegłem jakby fakty. Jest tutaj pan dyrektor gminnego, samodzielnego, publicznego zakładu lecznictwa otwartego. Na tym też pracujemy, nad taką zdrową formułą, żeby był wilk syty i owca cała. Trochę odbiegłem od tematu, ale nie całkiem, bo temat trochę zabawny, trochę poważny. Tylko za długo to trwa, niedługo podejmiemy stosowne rozwiązania. I tak w tym, co pani czytała, pani radna, to tak nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. To będzie mini bar czy mini park? Nie, mini park. A ja zrozumiałem mini bar. A tak już zupełnie poważnie, proszę Państwa, my byliśmy z przedstawicielami PKP, PLK, w każdym razie potencjalnego inwestora w budynku dworcowym. Bo pierwotnie zakładaliśmy, braliśmy pod uwagę nabycie tego dworca z zachowaniem oczywiście częściowo funkcji kolejowych. Niemniej jednak po oglądnięciu dokładnym i w pełnym porozumieniu z PKP również, żeby to było jasne, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jeśli obiekt pozostanie we władaniu kolei. Natomiast dla nas będzie przygotowanych kilka pomieszczeń na tak zwane cele społeczne, które od kolei będziemy chcieli wynająć. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna Maria Dominiak.
Ja teraz powiem, żeby było miło. W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich chciałbym się podziękować panu burmistrzowi za wsparcie, za piękne stroje, które miałyśmy okazję wystąpić na pokazach stołów tradycyjnych, strojów ludowych w Wolbożu, które miało miejsce w sobotę. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Nasze koło zostało objęte za gości z Węgier, bo bardzo. Ale panie burmistrzu, stroje są uszyte w takie, jak są kolory w herbie Ożerowa-Mazowieckiego. Bardzo pięknie. Dobrze, dziękuję. Pan radny Rajmund Oskierko. Panie burmistrzu, ja chciałem zwrócić na problem, na wykaszanie poboczy wzdłuż dróg gminnych, ponieważ w poprzednich latach wyglądało to znacznie lepiej, a w tym roku no niestety jakoś to tak kuleje, nie są dotrzymywane terminy, przekładane i mieszkańcy bardzo często wydzwaniają, po czym przekazywane są mi informacje, że w przyszłym tygodniu będzie wykoszone i niestety te terminy jakby nie są dotrzymywane i wiele dróg do tej pory nie została jeszcze od początku roku wykoszona. W związku z tym moja prośba tutaj o zareagowanie również, jak pan burmistrz powie, to na pewno będzie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Panie burmistrzu, proszę. Dziękuję. Mam kilka najbliższych weekendów dość wolnych, myślę, że z panem burmistrzem Skarżyńskim w ramach tak krzewienia kultury fizycznej w pokażemy, jak się kosi rowy, a tak zupełnie poważnie, oczywiście uwagę przyjmuję. Sam się zrzymam na to, że na przykład przy drodze powiatowej, przy nowej ścieżce pieszo-rowerowej, przy ulicy Sochaczewskiej no, są osty na wysokość metra, więc czemu się dziwić, że mieszkańcy zwracają na to uwagę. Oczywiście zareaguję. Dziękuję. Na tym zamykam listę mówców w punkcie wolne wnioski. Przechodzę do punktu 17. Informacja z pracy burmistrza. Zrobiłem to z premedytacją, chociaż wiem, że nie minął miesiąc od ostatniej sesji. Nie ma obowiązku jeszcze burmistrz się spowiadania, ale chciałem powiedzieć, że na poprzedniej sesji zapomnieliśmy o sprawozdaniu z prac wydziałów tutejszego urzędu. W związku z tym teraz państwo drogą elektroniczną dostali bardzo obszerne, bardzo szerokie sprawozdanie i myślę, że to wypełni nam ten punkt, chyba że pan burmistrz jakieś słowo od siebie wydał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pomijając to, że udało mi się po raz pierwszy chyba od 9 lat być na dwutygodniowym urlopie pomiędzy sesjami, kilka ciekawych rzeczy i okoliczności jednak nastąpiło i to tak jedno wydarzenie po drugim. W ostatni poniedziałek razem z panią skarbnik podpisaliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska potężną umowę na dofinansowanie rozwoju terenów zielonych gminy Ożarów Mazowieckich. Dofinansowanie jest na poziomie blisko 5 milionów złotych i upraszczając, ten projekt dotyczy w znacznej mierze przebudowy, rewitalizacji Parku Ołtarzewskiego. Dużo o tym mówiliśmy. Ten projekt staje się po prostu faktem. W tak zwanym międzyczasie uczestniczyliśmy praktycznie całym zespołem zarządu oraz niektórymi radnymi w uroczystościach zakończenia roku. Ja miałem tę może nieprzyjemność, bo to była taka smutna okoliczność, uczestniczyć w zakończeniu roku gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim i Pochocinie oraz klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie. Dzisiaj w gronie państwa sołtysów podpisałem umowę z marszałkiem województwa mazowieckiego w ramach tak zwanego mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw. 5 wniosków, może stosunkowo nieduże pieniądze, ale każdy pozyskany pieniądz na aktywizację, na rozwój środowisk wiejskich może tylko cieszyć. Tak jak powiedziałem dzisiaj rano, traktujemy to też jako pewnego rodzaju akt solidarności między potężnym organizmem, jakim jest województwo jako takie, z tymi najmniejszymi, którzy gdzieś tam na dole mają najtrudniej, czyli z sołectwami. Uczestniczyliśmy też w pewnym gronie w uroczystości 95-lecia
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. Nasi strażacy, druhowie jak zwykle spisali się na medal, bardzo podniosło, ale też sprawnie przeprowadzona uroczystość. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Punkt 18, sprawy organizacyjne. W tym punkcie chciałbym Państwu pożyczyć udanych, spokojnych, słonecznych, cieplejszych i może nie tak mokrych wakacji, urlopów, część już wiem, że zrealizowanych, część urlopów przed Państwem. Kolejna sesja zaplanowana 29 sierpnia i mam nadzieję, że nie będę musiał Państwa ściągać przymusowo z urlopów, ale wiadomo, życie jest życiem, czasami może coś się wydarzyć nagłego, pilnego, ale na tą chwilę życzę Państwu udanej przerwy wakacyjnej. Wyczerpałem obrady 12 sesji, zamykam dzisiejsze obrady.